Na program zaprasza sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania. Witam serdecznie. Nazywam się Miro Konkel, a to jest Puls biznesu do słuchania. Zapraszam na odcinek Co dalej z Polską. Jeśli włączyliście podcast o takim tytule, to znaczy, że jesteście zainteresowani przyszłością naszego kraju, który tak wiele osiągnął przez ostatnie 30 lat, stając się europejskim liderem wzrostu. Sukcesy nie mogą jednak pozwolić nam spocząć na laurach i odwrócić wzrok od wyzwań, które są związane z sytuacją geopolityczną, wojną za wschodnią granicą, kryzysem migracyjnym, problemami gospodarczymi w strefie euro itd. Czy jesteśmy gotowi na zmiany? Jaką rolę chcemy odegrać na ciągle zmieniającej się arenie międzynarodowej? Czy nasza młodzież wkręci się w przygodę, której na imię Polska? Zapnijcie pasy. Jedziemy. Puls biznesu do słuchania. Nasz pierwszy gość to Bartłomiej Radziejewski, prezes i założyciel niezależnego ośrodka analitycznego Nowa Konfederacja, politolog oraz autor głośnej książki Nowy Porządek Globalny. W rozmowie skupimy się na pozycji Polski w skomplikowanym układzie międzynarodowym, który według naszego eksperta tworzą trzy główne kategorie państw: kreatorzy, moderatorzy i odbiorcy. Ciekawe, do jakiej grupy my należymy. Jest to bardzo prosty podział i intuicyjny, wydaje mi się, który odzwierciedla dobrze charakter każdego systemu międzynarodowego. To znaczy, mamy kreatorów, którzy tworzą reguły gry w danym systemie, czy to światowym, czy regionalnym, czy jakimkolwiek innym. Mamy moderatorów, którzy nie są w stanie tworzyć, nie są na tyle potężni, żeby tworzyć reguły gry, ale są na tyle znaczący, że mogą je modyfikować. Oraz odbiorcy, którzy są wyłącznie, jak sama nazwa wskazuje, odbiorcami tych reguł. Jakie warunki musiałaby spełnić Polska, aby dołączyć do grona regionalnych, bo jeszcze przecież długo nie globalnych, moderatorów? No ta rola moim zdaniem jest dla Polski na wyciągnięcie ręki i w zasadzie od dawna powinna być przez nasze państwo sprawowana. Mamy wszelkie papiery, mówiąc kolokwialnie, po temu, żeby występować obok takich krajów jak Hiszpania czy nawet Włochy w europejskim systemie. Robimy to jedynie okazjonalnie w tej chwili, to znaczy na przykład kwestia Unii Energetycznej i pewnych rozwiązań w dziedzinie europejskiej energetyki, czy też to, jak nasze państwo działało w dobie wojny ukraińskiej. To był taki moderatorski moment wręcz w skali światowej Polski wtedy. To 5 minut już niestety minęło i nie wykorzystaliśmy go należycie. Polska mogłaby sięgnąć w sposób permanentny po rolę moderatora systemu europejskiego. To wymaga przede wszystkim podniesienia jakości naszej polityki zagranicznej i naszej polityki europejskiej, a to musiałoby się stać poprzez podniesienie kompetencji naszego przywództwa państwowego, które moim zdaniem przez własną niekompetencję przede wszystkim nie sięga po tę rolę, która wydaje się, że Polsce jest po prostu należna. Gdybyśmy prowadzili aktywną politykę europejską, gdybyśmy pracowali nad dyrektywami europejskimi nie w taki sposób, że wchodzimy, budzimy się na mecz w drugiej połowie, gdy przeciwnik sobie hasa po boisku i radośnie strzela 20 bramek i potem walczymy o bramki honorowe, bo tak wygląda polska praca nad dyrektywami europejskimi przeważnie, że proces się toczy już 2 lata, a my dopiero się budzimy, że dzieje się coś niepokojącego dla nas. Gdybyśmy uczestniczyli w tym od początku, gdybyśmy prowadzili aktywną politykę na forum Unii Europejskiej, moim zdaniem moglibyśmy być moderatorem systemu europejskiego. Z moderatorem systemu światowego jest sytuacja znacznie trudniejsza, ponieważ to już jest inna liga państw. Tam są z jednej strony tak małe kraje jak Tajwan czy Izrael w mojej ocenie, z drugiej tak duże jak Iran, Turcja czy Niemcy. I tutaj no, to wymagałoby kilku dekad intensywnej pracy narodowej i po pierwsze powstrzymania zagrożeń, które przed nami, na czele z zagrożeniem rosyjskim, ale też na przykład z destrukcyjnymi, degeneracyjnymi procesami w obrębie Europy oraz problemów na przykład z demografią, o czym pewnie jeszcze powiemy, znając profil Pulsu Biznesu.
Natomiast jeżeli uda nam się przetrwać, a jest to możliwe, te główne zagrożenia, oraz jeżeli wykonamy duży wysiłek narodowy na rzecz stania się państwem poważnym, państwem proaktywnym, państwem ambitnym, no to moim zdaniem w perspektywie 2-3 dekad nawet moderatorem światowego systemu jesteśmy w stanie być. To wymagałoby dosięgnięcia po realną rolę lidera regionalnego. My o tym dużo mówimy w ostatnich latach, ale w praktyce jest to głównie pustosłowie. Nikt nas w regionie, na tym polega podstawowy problem, nie postrzega jako tego lidera z prostego powodu. To nie słowa, to nie liczba konferencji i dyskusji decyduje o tym, czy ktoś jest liderem, jak nam, naszym politykom czy intelektualistom się często wydaje, tylko sprawczość. Sprawczość przejawiająca się przede wszystkim w dwóch rzeczach, czyli w zdolności do eksportu bezpieczeństwa i dobrobytu. Dzisiaj Polska jest importerem bezpieczeństwa i dobrobytu, a nie eksporterem. I eksporterami takimi są przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale też Europa Zachodnia, w szczególności Niemcy, Unia Europejska. Więc dopóki taka sytuacja trwa, no Polska nie ma szans na bycie realnym liderem regionalnym. Natomiast gdyby po tę rolę w przyszłości sięgnęła, a sądzę, że występują pewne okoliczności, które stwarzają potem okazję, to mogłaby zwielokrotnić swój potencjał i zbudować całą koalicję państw, które by obsługiwały polskie interesy, a Polska jednocześnie ich interesy, i wtedy mogłaby występować jak najbardziej jako nawet moderator systemu światowego. Poprzedni rząd przynajmniej w deklaracjach aspirował do roli moderatora. Obecna władza wydaje się mieć skromniejsze ambicje międzynarodowe. Czyżby to oznaczało, że zmierzamy w kierunku bycia głównie odbiorcą? Nie zgodzę się z taką opinią, myślę, że jest nadmiernie uproszczona. W mojej ocenie nowy rząd Donalda Tuska odrobił pewne ważne lekcje historyczne i tak jak osobiście, ale wraz z wieloma osobami byłem bardzo krytyczny wobec tak zwanej polityki płynięcia w głównym nurcie europejskim uprawianej przez zbliżoną do obecnej ekipę również pod przewodem Donalda Tuska w latach 2007-2015, tak już exposé nowo starego premiera w tym roku powiedziało nam, że nie ma powrotu do polityki płynięcia w głównym nurcie, że to będzie inna polityka, o wiele bardziej harmonizująca postulaty dialogu i multilateralizmu, czyli wielostronnych relacji, dobrych relacji sojuszniczych z twardą walką o polskie interesy. I to nie są tylko słowa, bo to znajduje potwierdzenie na przykład w łamaniu przez ten rząd prawa europejskiego w ślad za poprzednim rządem w sprawie bezcłowego handlu z Ukrainą. Tutaj Unia Europejska uderzyła w interesy Polski, ale też w swoich zresztą farmerów także. Polski, innych krajów frontowych, takich jak Rumunia, Węgry, Słowacja, i wprowadziła bezcłowy handel z Ukrainą, zniosła embargo na ten handel. Polska i inne kraje łamią jednostronnie to prawo unijne, chroniąc swoich rolników, swoje interesy, i rząd Tuska tutaj robi to samo, co rząd pisowski. Inny przykład, Ukraina i spór o przewoźników, spór o zalew taniego importu. Tutaj również jest dużo haseł o dobrosąsiedzkich relacjach, o tym, że wspieramy Ukrainę, natomiast nie ma ustępstw istotnych na rzecz Ukrainy, jeżeli chodzi o polskie interesy. Ten rząd niewątpliwie dużo bardziej akcentuje potrzebę dialogu w Europie i pewnej zgody i działania na rzecz przyszłości wspólnej. Natomiast no, to są takie ogólne słowa. No, z tego jak na razie niewiele wynika konstruktywnych rzeczy. Rząd ten zresztą sprzeciwił się już projektom radykalnej centralizacji Unii Europejskiej, które ostatnio były procedowane w Europarlamencie, podobnie jak poprzedni. Więc tutaj znowuż tezy o tym, że ten rząd będzie się zgadzał na wszystko, co w Unii pada, nie znajdują potwierdzenia. Natomiast no, jest wielkim pytaniem, jak w praktyce będzie wyglądać jego polityka zagraniczna w dłuższym czasie, bo to są dopiero takie pierwsze ruchy przed takty, a na większą ocenę to musimy jeszcze poczekać, ale generalnie sądzę, że ten rząd również ma ambicje do tego, żeby Polska odgrywała istotną i wręcz rosnącą rolę na arenie międzynarodowej, i powiem więcej, ten rząd ma dobrą, bardzo dobrą pozycję do tego, żeby to zrobić, ponieważ to, w jakie ślepe zaułki zabrnął rząd poprzedni, pisowski, w polityce europejskiej, no wydawało się już niezwykle trudne do odkręcenia. Obecny rząd ma tu naturalnie zresetowaną sytuację i dużo lepszą pozycję do tego, żeby coś istotnego dla nas w Europie wynegocjować. Czy to zrobi, no to zobaczymy. Natomiast pozycję ma lepszą i jednocześnie no to, że jesteśmy w stanie mieć już dużo lepsze relacje w Europie, lewaruje nas wobec innych graczy, w tym Stanów Zjednoczonych. To znaczy bardzo zła
sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się w Unii Europejskiej do zeszłego roku, powodowała także, że nasza siła negocjacyjna wobec Amerykanów była osłabiona. Jeżeli mamy silniejsze relacje w Europie, możemy się nimi posługiwać w rozmowach z Amerykanami i negocjować od nich również i uzyskiwać więcej i w drugą stronę. Mam nadzieję, że ten rząd wyciągnie również wnioski z własnych błędów z lat 2007-15, kiedy to zaczął od bardzo naiwnie proeuropejskiej polityki i stawiania wszystkiego na Europę kosztem relacji z Ameryką, by dopiero pod koniec drugiej kadencji się znacząco zreflektować i zbudować jakby drugi wektor silny transatlantycki polskiej polityki. Są wszelkie powody po temu, żeby tym razem zacząć od punktu, w którym wtedy skończyli, czyli od początku budować racjonalną, możliwie wielowektorową politykę. I no na razie nie ma oznak, żeby to nie było robione. Takie projekty jak CPK, port kontenerowy w Świnoujściu czy regulacja Odry stoją teraz pod znakiem zapytania. Nie obawia się pan, że ich ewentualne zaniechanie fatalnie wpłynie na rozwój Polski? Zaniechanie myślę, że wpłynęłoby fatalnie, natomiast tutaj również widzimy, każda sprawa jest trochę osobna, tak? Ale mówiąc pokrótce, w sprawie portu kontenerowego padła ostatnio deklaracja, że będzie kontynuowany. W sprawie CPK po pierwszych negatywnych opiniach i deklaracjach, w tym samego premiera Tuska, mamy pewien zwrot i coraz częściej mówi się, słychać głosy z koalicji rządzącej, że ten projekt będzie robiony, tylko będzie robiony lepiej niż za PiS-u. No, czy będzie rzeczywiście robiony lepiej, to nie wiem, ale to jest kurs generalnie, który uważam za racjonalny, to znaczy to absolutnie jest priorytet narodowy i powinien być ponadpartyjny i kontynuowany, więc jeżeli obecna ekipa ma zastrzeżenia, to niech zrobi to lepiej, a nie przestaje robić. No zobaczymy ostatecznie, co tam audyt w tej sprawie przyniesie i jakie będą konkluzje, ale daleki byłbym tu też od jakiegoś katastrofizmu. No nie ma żadnej decyzji pod tytułem wstrzymujemy, czy to elektrownię atomową, czy CPK, czy port kontenerowy. Wspomniał pan wcześniej o wojnie na Ukrainie, która, to już moje słowa, może się rozlać na Polskę i inne kraje UE. Czy w tym kontekście nadzieją nie jest nowy Zielony Ład, uniezależniający z czasem Europę od rosyjskich surowców energetycznych, przy okazji osłabiając ekspansywną Rosję? To prawda, że Nowy Zielony Ład jest docelowo sporym zagrożeniem dla Rosji, tylko problem polega na tym, że zanim on się stanie realnym zagrożeniem dla Rosji, to będzie i już jest zagrożeniem dla samej Europy. Unia Europejska wytwarza już obecnie, kraje tej Unii, tylko 7% globalnych emisji dwutlenku węgla. Co znaczy, że nawet gdybyśmy cofnęli się do epoki kamienia łupanego, to nie zatrzymamy procesów degeneracji klimatycznej, które mają miejsce i europejskie jednostronne działania tutaj nic nie dadzą. Co więcej, przypominają pożytecznych idiotów z czasów zimnej wojny amerykańsko-sowieckiej, którzy głosili potrzebę jednostronnego rozbrojenia się, żeby zatrzymać wyścig zbrojeń. No otóż wyścig zbrojeń był tego typu sytuacją. W teorii gier określa się ją jako dylemat więźnia często. Jeden z wielu przykładów dylematu więźnia tak zwanego, gdzie tylko wielostronne porozumienie wszystkich głównych graczy i samoograniczenie wszystkich głównych graczy może doprowadzić do skutku. Jednostronne rozbrojenie nie wywołuje pożądanego efektu, ponieważ czyni tylko bezbronną jedną ze stron, a drugiej strony nijak nie zatrzymuje. Tak samo jest tutaj. Wszyscy główni emitenci globalni musieliby się zgodzić co do samoograniczenia, żeby rzeczywiście rozwiązać problem w skali globalnej. Jednostronne samobójstwa Europy, bo tak to trzeba określać, nie uratuje planety, a zniszczy Europę. I początek tego już widzimy. To są najwyższe ceny prądu już, jakie Unia Europejska ma w Europie. To jest perspektywa dalszego wzrostu. To są sygnały z sektora na przykład paneli słonecznych o możliwej implozji pod wpływem rosnącego uzależnienia od Chin, które są tutaj dominującym graczem i Unia w zastraszającym tempie uzależnia się od importu z Chin różnych rozwiązań proekologicznych rzekomo. To są protesty rolników dzisiejsze, także w dużej mierze przeciwko tym regulacjom i wkrótce zapewne kolejnych grup. To jest perspektywa na przykład załamania branży motoryzacyjnej. Wkrótce problemy zapewne posiadaczy pieców tradycyjnych, wiele, wiele innych rzeczy. Także reasumując, moim zdaniem trzeba to powiedzieć bardzo jasno. Europejska polityka klimatyczna dostała się w ręce szaleńców, fanatyków klimatycznych, którzy w swoim ekologicznym, radykalnym pędzie fanatycznym nie patrzą ani na realne ratowanie planety, ani na realne skutki dla własnych
własnej wspólnoty, własnej zbiorowości, własnej cywilizacji, tylko bezmyślnie eskalują kolejne cele, co na dłuższą metę ani planety nie ratuje, a szkodzi wysoce Europie. Ci fanatycy są w sojuszu, jak sądzę, z dużym biznesem, który ma interes w tym, żeby przenosić brudną produkcję do krajów dawnego trzeciego świata, gdzie regulacji unijnych nie ma, gdzie regulacji klimatycznych nie ma i można truć do woli, a przy okazji mieć często znacznie niższe koszty pracy. W związku z czym perwersyjny sojusz fanatyków z egoistami biznesowymi tu wydaje się być motorem napędowym. To musi zostać zatrzymane. Niestety brakowało w ostatnich czasach odważnych polityków lub wystarczająco skutecznych polityków, ekspertów, żeby to zrobić. Pewne nadzieje wiąże z protestami obecnymi rolników, którzy swoim wjazdem traktorami do wielu stolic i spektakularnymi dosyć protestami, no już zaczynają trochę modyfikować porządek w Europie. Natomiast jak na razie reakcja Komisji Europejskiej jest absolutnie fatalna, to znaczy właśnie tam, gdzie należałoby najbardziej przemyśleć ten europejski fanatyzm klimatyczny i zreflektować się i nadać temu wreszcie jakąś racjonalną formę, niesamobójczą. Tu nie jest robione nic, natomiast Unia ustępuje tym elementom lobby rolniczego, które są akurat patologiczne dla Europejczyków najbardziej. Czyli zwróćmy uwagę, spadły z agendy Komisji Europejskiej kolejne projekty ograniczania trujących substancji, używania trujących substancji w przemysłach spożywczym w branży rolniczej, gdzie na przykład glifosat jest powszechnie przez specjalistyczne ośrodki uznawany za substancję rakotwórczą po prostu. Unia Europejska przedłużyła ostatnio jego działanie o 10 lat, jak się wydaje, przede wszystkim pod wpływem lobby rolników niemieckich i przemysłu tamtejszego rolnego, gdzie po prostu koncern Bayer produkuje to na masową skalę i miał już wielomiliardowe kary od sądów amerykańskich. Natomiast to jest trucie Europejczyków, więc tu, gdzie chodzi o trucie Europejczyków i gdzie należałoby rzeczywiście dokonać proekologicznego przełomu, tutaj Komisja Europejska ustępuje. Ale tu, gdzie należałoby powściągnąć fanatyków typu Timmermans, ale też Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji, poszła bardzo mocno w tę radykalnie zieloną agendę, to tutaj śladu refleksji niestety nie ma. Jaka jest Pana opinia na temat agendy multikulti i inkluzywnej Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście paktu migracyjnego, który według jednych źródeł premier Tusk podpisał, a według innych odrzucił? Przede wszystkim nieprawdziwa jest teza, że Donald Tusk zgodził się na pakt migracyjny. Po pierwsze, pakt migracyjny został uchwalony przy sprzeciwie Polski jeszcze za poprzedniego rządu. Polska została przegłosowana w tej sprawie po prostu przez większość unijną za poprzedniego rządu. Po drugie, Tusk deklarował, że sprzeciwia się paktowi migracyjnemu i deklarował zwalczanie go już po tym, jak został uchwalony. To jest na razie ogólne polityczne porozumienie, które jeszcze musi zostać przekute w szczegóły. Dla mnie jest niejasne, jak on zamierza to zrobić w szczegółach, więc czas pokaże, ale nie ma żadnych dowodów na tezę, że Tusk poparł pakt migracyjny, wręcz przeciwnie. Natomiast sam pakt migracyjny jest niekorzystny dla Polski, to nie ulega chyba wątpliwości. To jest rozwiązanie podyktowane interesami krajów zachodnioeuropejskich i południowoeuropejskich, które cierpią zalew imigrantów, przede wszystkim z Afryki, trochę z Bliskiego Wschodu. I pod te swoje problemy skroiły ten pakt, który zawiera tak zwaną przymusową solidarność, czyli kwoty przyjmowanych imigrantów albo rekompensaty finansowe w zamian za to. Więc to jest niekorzystne dla Polski i to jest zresztą bardzo niesprawiedliwe dla Polski, bo Polska, która przyjęła ogromną rzeszę uchodźców, imigrantów także z Ukrainy, tutaj nie jest w należyty sposób doceniana, podczas gdy jest zobowiązywana do solidarnego dzielenia się problemami Włoch, Hiszpanii, czy Wielkiej Brytanii, czy Niemiec. W związku z czym to jest coś, co jest niekorzystne bez dwóch zdań i co należałoby starać się w przyszłości odkręcić. Albo na przykład skorygować o to, żeby uchodźcy w Polsce, imigranci w Polsce byli traktowani na tych samych zasadach, co tamci. Skoro my się dzielimy solidarnie z tamtymi, to niech oni dzielą się również z nami. Prawda? Czy zgadza się Pan z twierdzeniem, że Polska efektywnie wykorzystała ostatnie 30 lat dla swojego rozwoju? I tak i nie. Z jednej strony oczywiście jesteśmy europejskim liderem wzrostu i nasz postęp techniczny, organizacyjny pod względem dobrobytu w ostatnich 30 latach może budzić podziw i budzi u wielu podziw.
Z drugiej strony ja uważam, że mnóstwo rzeczy zostało źle zrobione, że za łatwo wyprzedaliśmy majątek narodowy, za bardzo uzależniliśmy się od zachodniego kapitału, za bardzo niesamodzielni technicznie i produkcyjnie staliśmy się i wiele, wiele innych rzeczy, o których osobną pewnie rozmowę można by z powodzeniem przeprowadzić. Ale na pewno status europejskiego lidera wzrostu i ten ogromny postęp to jest wielkie osiągnięcie, na którym warto się dalej opierać, dalej na nim budować. Jakie działania trzeba podjąć, aby utrzymać pozytywny trend rozwoju gospodarczego Polski? Myślę, że warto wskazać na starcie na podstawowe wyzwania, które tutaj są. To znaczy, mieliśmy przez ostatnie lata status europejskiego lidera wzrostu i gdyby się udało go utrzymać, to byłoby wspaniale. Natomiast pierwszym podstawowym wyzwaniem dla tego jest presja na zbrojenia. Musimy zwiększać dalej wydatki obronne w związku z zagrożeniem rosyjskim i w związku z wygrywaniem wojny ukraińskiej przez najeźdźcę. Obecny poziom 3-4% PKB wydaje się dalece niewystarczający z perspektywy zarówno czasu, jaki nam prawdopodobnie pozostał do odbudowy rosyjskiego potencjału po stratach z tej wojny, jak i z perspektywy 7,5% PKB wydawanych w tym roku przez Rosję na zbrojenia. W związku z czym dalszy wzrost nakładów na zbrojenie będzie wyzwaniem, jeżeli chodzi o utrzymanie jednoczesne statusu europejskiego lidera wzrostu. Aczkolwiek to się da zrobić. Przypomnijmy, że w czasach zimnej wojny wiele krajów zachodnich wydawało kwoty rzędu 6-8% PKB na obronność, znacznie niższego PKB wtedy niż teraz. I nawiasem mówiąc, rozwijały się szybciej i miały znacznie silniejsze armie. Więc to wydaje się do zrobienia. Wydaje się do skapitalizowania również pozycja państwa frontowego, bo wbrew różnym alarmistycznym głosom ja uważam, że absolutnie można być dobrze prosperującym państwem frontowym. Jest na to mnóstwo przykładów historycznych, gdzie Niemcy Zachodnie, Finlandia, Izrael, Japonia, Korea Południowa, wszystko państwa frontowe, które doświadczyły cudów gospodarczych i fantastycznego rozwoju przez całe dekady. W związku z tym powinniśmy zabiegać, żeby takim krajem frontowym być. Dobrze uzbrojonym, niebezpiecznym, bardzo w obronie, ale też dobrze się rozwijającym. Drugim wyzwaniem jest demografia. Mamy zapaść demograficzną i oczywiście możemy ją zasypywać na bieżąco imigrantami po prostu i pracownikami tymczasowymi, którzy z czasem pewnie w znacznej mierze, jak badania pokazują, osiądą na stałe w Polsce, tylko że budujemy w to sobie w ten sposób bombę społeczno-cywilizacyjną, która grozi poważnymi niepokojami społecznymi w przyszłości, a może nawet rozbiciem kompletnym stabilności społecznej. W związku z czym odbudowa dzietności, ale też mądre zarządzanie polityką imigracyjną, tak żeby ludność napływową integrować, żeby nie dopuścić do powstania wielomilionowej być może rzeszy docelowo obywateli państwa polskiego, którzy nie będą utożsamiać się z państwem polskim. Tym wszystkim da się zarządzić w moim przekonaniu, natomiast to wymaga rewolucji w polityce migracyjnej i w pewnym sensie w ogóle w modelu tożsamości, modelu polityczności, który w Polsce mamy. Kolejne wyzwanie to procesy degeneracji Europy. Właśnie wspomniany Zielony Ład, który ma potencjał zarzynania naszej gospodarki. Właśnie postępująca stagnatyzacja strefy euro, ale też całej Unii Europejskiej, która coraz bardziej staje się gospodarczą strefą stagnacji. No nasze siłą rzeczy ze względu na geografię, silne powiązanie z tym regionem sprawia, że w nieuchronny sposób będziemy odbierać negatywne bodźce stąd płynące. Oczywiście powinniśmy na ile możemy starać się na przykład szaleństwo klimatyczne w Europie powstrzymać, ale ze świadomością naszego ograniczonego wpływu myślę, że musimy budować sobie alternatywy. Musimy stawiać na Azję, musimy budować intensywne relacje z takimi krajami jak Chiny, Indie, no ale też Korea Południowa, tu akurat sporo ostatnio się pozytywnego wydarzyło, Japonia, inne kraje, które są o wiele bardziej dynamiczne i które dają bodźce o wiele bardziej prorozwojowe. No myślę, że mamy szereg branż, odpowiadając wprost na pana pytanie, które pokazały swoją żywotność w Polsce. Czy to branża informatyczna, czy budowlana, deweloperka, szereg innych rzeczy. Mamy pewną dozę innowacyjności w Polsce, która jednak nie jest wykorzystywana jak należy. Warto się na tym opierać. No, branża meblarska, świetnie się rozwijają porty ostatnio polskie, logistyka, transport to są naprawdę duże polskie przewagi. Warto na tym budować, warto chronić to i też przemyśleć politykę lobbingową, ale też politykę taką protekcjonistyczną, to znaczy, żeby chronić przed agresjami typu dyrektywa unijna o pracownikach delegowanych, która uderza w naszych transportowców, uderzyła jakiś czas temu.
temu, bojąc się po prostu konkurencji. To było lobby francuskie, inne lobby zachodnioeuropejskie, które bały się konkurencji polskich przewoźników i w nich uderzyły po prostu za pomocą prawa unijnego. Również nie wykryliśmy tego na czas, wracamy do jednego z pierwszych wątków naszej rozmowy, obudziliśmy się w połowie meczu, kiedy było już za późno. Więc tutaj usprawnienie naszych kompetencji politycznych, państwowych również powinno nastąpić i to szybko, żebyśmy nie stracili po prostu pod wpływem działań zazdrosnej konkurencji naszych przewag konkurencyjnych, które mamy, które się w naturalny sposób klarują. Natomiast myślę, że też ogromnym wyzwaniem jest to, że mamy bardzo silnie dużą zależność od zewnętrznego kapitału i akumulacja własnego kapitału oraz powiązań między kapitałem a wiedzą, między kapitałem a innowacyjnością, nauką, ekspertyzą. To jest coś, co wciąż raczkuje w Polsce i gdzie jest bardzo wiele wciąż do zrobienia. Bezdocelowo ośrodków poważnej polskiej innowacyjności, które będą oparte na zdrowej kooperacji biznesu z nauką, z ekspertami, z wynalazcami, grozi nam ugrzęźnięcie na pewnym takim średnim poziomie, czasami to określano jako pułapkę średniego dochodu. Dla mnie najbardziej optymistycznym akcentem tej rozmowy było stwierdzenie, że Polska ma szansę stać się regionalnym liderem, a za 30 lat nawet ważnym graczem na świecie. Tę nadzieję przekazał nam Bartłomiej Radziejewski z Nowej Konfederacji, autor książki Nowy Porządek Globalny. To optymizm, który będę pielęgnować. Dziękuję panu za inspirującą wymianę zdań. Puls biznesu do słuchania. Zza oceanu łączy się z nami Marcin Piątkowski z Akademii Leona Koźmińskiego, który ma również doświadczenie jako wizytujący ekonomista na Uniwersytecie Harvarda. Profesor Piątkowski, autor znaczącego dzieła Złoty wiek, będzie dzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi tego, jak Polska stała się europejskim liderem wzrostu. Rozmawiać będziemy o głównych czynnikach tego sukcesu i przyszłości, jaka czeka nasz kraj. Żyjemy w naszym na pewno gospodarczym złotym wieku, dlatego że nigdy w historii Polacy nie byli tak bogaci jak teraz, w wartościach absolutnych. Nigdy wcześniej nie zarabialiśmy po prostu tak dużo. A po drugie, też w sensie relatywnym, nigdy w historii jako całość społeczeństwa nie byliśmy bliżej poziomu dochodu i jakości życia niż kraje, do których się najczęściej porównujemy, czyli Europa Zachodnia. W zeszłym roku przekroczyliśmy 80% średniego dochodu w Unii Europejskiej, uwzględniając cały czas niższe koszty życia w Polsce i to jest najwyższy wskaźnik w całej naszej historii. I też perspektywy są całkiem dobre na kolejne lata, czyli ten nasz złoty wiek, znowu określany jako najmniejszy dystans w jakości życia i w poziomie dochodów do Europy Zachodniej. Myślę, że ten złoty wiek jeszcze przez jakiś czas będzie trwał. Kto przyczynił się do naszego dobrobytu i wzrostu stopy życiowej? Czy to zasługa polityków, przedsiębiorców, inwestorów zagranicznych, a może organizacji międzynarodowych, do których dołączyliśmy po roku 1989? Wszystkich naraz, których pan wymienił. Oczywiście to jest tak, że to jest i zasługa elastycznych, i energicznych, i pomysłowych polskich przedsiębiorców, którzy tą naszą gospodarkę od 1989 roku pchają do przodu. To też zasługa inwestorów zagranicznych, którzy do tej pory zainwestowali w Polsce ponad 300 miliardów dolarów i myślę, że mamy szansę ściągnąć kolejne 300 miliardów dolarów i to nie w 30 lat, tak jak wcześniej, tylko w 13 lat, jak się postaramy. Myślę, że polskie elity i państwo też pomogą, bo przecież sektor prywatny nie wybudował autostrad, nie płaci na szpitale, nie płaci na żłobki, szkoły i uniwersytety, więc rola państwa myślę, że tu też była ważna. No i zagranica, to, że Zachód nas chciał, to, że Zachód miał też instrument w formie Unii Europejskiej, która najpierw nas zachęciła do kluczowych reform i przyjęcia instytucji, takich jak rządy prawa, jak merytokratyczna administracja, jak otwarte granice dla handlu i dla kapitału, jak otwarte rynki. To są wszystkie instytucje, nad którymi Europa Zachodnia pracowała przez 500 lat, a my je właściwie ściągnęliśmy jak apkę na telefon w ciągu właściwie mniej niż 10 lat w procesie akcesji do Unii Europejskiej. To są wszystkie
instytucje, które są kluczowe dla rozwoju. No a po wejściu do Unii, bo przecież już 20 lat niedługo minie, ważne było również to, że dostaliśmy fundusze unijne, które włącznie z polskimi przecież pieniędzmi były nakierowane na inwestycje, które miały największe zwroty, czyli właśnie na autostrady, na koleje, na tramwaje, na wszystko to, co podwyższa naszą konkurencyjność, ale też i podnosi jakość życia. Inne kraje regionu, takie jak Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria i Węgry, również otrzymały podobną apkę sukcesu. Dlaczego Polska wykorzystała tę szansę najlepiej? Tak, no z kilku powodów. Po pierwsze, co do danych, od 1989 roku przeciętny dochód Polaka wzrósł już prawie 3,5 raza, gdzie na przykład na przeciętny dochód Węgra raptem się tylko podwoił, a przeciętny dochód Czecha wzrósł tylko o 75%, więc pokazuje, że Polska zdecydowanie tu wszystkich wyprzedziła. No i to nie ma jednego czynnika, który by to wytłumaczył. Na pewno pomogło nam to, że w ogóle w 1989 roku startowaliśmy z bardzo niskiego poziomu. Po prostu byliśmy bankrutem, który od co najmniej 10 lat, czyli przez całe lata 80. się nie rozwija. Więc coś tego wzrostu szybkiego to było nadganianie tego, co straciliśmy pod koniec PRL-u. Ale myślę, że też kluczowe było to, że mieliśmy ogólnie dobrą politykę gospodarczą właściwie przez ten cały okres po 1989, no może z wyjątkiem okresu 2000-2001, kiedy mieliśmy zbyt restrykcyjną politykę pieniężną, która później doprowadziła do 20% bezrobocia, to praktycznie nie popełniliśmy żadnego dużego błędu gospodarczego przez ten cały czas. No pomogła nam energia i ta zakumulowana przedsiębiorczość Polaków, pomógł nam również boom w edukacji. No to, że w 1989 roku pod koniec PRL-u studiowało niecałe 10% Polaków, a kilka lat później studiowało już prawie połowa młodych Polaków i dzisiaj 1/3 dorosłych Polaków ma wyższe wykształcenie, tak dobrze wykształceni nigdy nie byliśmy w historii, no to jest zbiór jeszcze takich i wiele innych czynników, które sprawiły, że nam się powiodło o wiele lepiej niż innym. Wszystko pięknie, tyle tylko, że przed Polską stoją różne wyzwania, w tym demograficzne. Jak mogą one wpłynąć na przyszły wzrost? Tak, ja się martwię o demografię i myślę, że nie mówiąc tylko o zaletach i o sukcesach, jakie osiągnęliśmy, bezprecedensowych zresztą przez ostatnie 33 lata, to myślę, że fakt, że do niedawna żeśmy się nie martwili za bardzo demografią, był porażką transformacji. Co teraz możemy zrobić? No, przed nami duże wyzwanie, bo do 2050 roku z rynku pracy odejdzie co najmniej 6 milionów Polaków, czyli będzie 6 milionów rąk i rozumów mniej do pracy i to będzie ogromny problem dla polskiej gospodarki. Jest kilka sposobów, żeby tą lukę zapełnić. Jeden sposób to taki, żeby jeszcze więcej Polaków, która jest zdolna do pracy, pracowała. Czyli innymi słowy, żeby jeszcze dalej podwyższyć wskaźnik zatrudnienia i to może nam zapełnić mniej więcej 1/3 tej 6-milionowej dziury. Pozostała część, ktoś by mógł powiedzieć o dzietności. Ona niestety, nie spodziewam się tutaj wielkich zmian, bo po pierwsze we wszystkich krajach rozwiniętych wskaźnik dzietności spada, bez względu na to, jakie prowadzą polityki. I nie za bardzo wiadomo, co zrobić, żeby ten wskaźnik dzietności wzrósł. I nawet gdyby w Polsce w krótkim okresie jakimś cudem ten wskaźnik dzietności wzrósł, to i tak by on nam ze niewiele pomógł, bo po prostu kobiet w Polsce w wieku rozrodczym, ta liczba też zdecydowanie spadła. Więc nawet jeśli wszystkie Polki miałyby po trójkę i czworo dzieci, to wcale by nie oznaczało, że nagle byśmy się demograficznie odbili. Więc myślę, że pozostałą część tej dużej dziury trzeba będzie zapełnić mądrą imigracją. I od dawna mówię, że nie powinniśmy stawiać na taką cichą imigrację, jak przez ostatnie 8 lat. Czyli retoryka mówiła o tym, że imigracja to zagrożenie, a w rzeczywistości, jak nigdy w historii, byliśmy na taką imigrację otwarci. Chodzi o to, żeby jednak ściągać młodych, przedsiębiorczych, wysoko wykwalifikowanych, inteligentnych ludzi, co sprawi, że zmaksymalizujemy efekty ekonomiczne, a zminimalizujemy koszty społeczne takiej imigracji. No i sądzę, że możemy w miarę bezpiecznie 100 tysięcy takich przedsiębiorczych młodych ludzi z całego świata ściągać. No i pozostałą część tej luki 6-milionowej miejmy nadzieję, że zapełni sztuczna inteligencja, czyli nowe technologie, które sprawią, że po prostu część pracy nie będzie wymagała tych dodatkowych rąk i Polska musi też zainwestować w sztuczną inteligencję, a ma ku temu bardzo mocne fundamenty, żeby tego braku rozumu do pracy nie zabrakło, albo żeby nikt tego nie odczuwał. Zajmę pozycję adwokata diabła.
Kwestia imigracji jest niezwykle skomplikowana. Dla niektórych krajów starej Unii stała się ona ogromnym wyzwaniem. Czy nie ściągniemy na siebie ich problemów? To nie są wydumane obawy. Zgoda, ale ja uważam, że polska debata imigracyjna, podobnie zresztą jak debata na przykład o wielkich inwestycjach, jest podobna do debaty jak z tego żydowskiego dowcipu, w którym Icek modli się do Boga i mówi: Panie, spraw, żebym wreszcie wygrał los na loterii. Na co Bóg mu odpowiada, że Icek, daj mi szansę i kup los. Więc o co chodzi? O to, że my mówimy o tej imigracji, że niby już nikt do nas więcej nie przyjedzie i że mamy niby ponoć jakąś ogromną konkurencję z innych krajów, a w rzeczywistości praktycznie niewiele albo prawie nic nie robimy, żebyśmy takich wysoko wykwalifikowanych imigrantów przyciągnęli, również takich, których koszty społeczne będą niskie. Dla przykładu w Brazylii żyje według szacunków od 1,5 miliona do 3 milionów Brazylijczyków polskiego pochodzenia i już dzisiaj średnie dochody Brazylijczyka wynoszą tylko 40% średnich dochodów Polaków, więc mają ekonomiczny powód, żeby Brazylijczycy się do Polski przenosili. Pytanie, czy coś żeśmy do tej pory zrobili, żeby tych Brazylijczyków do Polski ściągnąć, odpowiedź brzmi nie. Więc zanim będziemy mówić o wszystkich zagrożeniach dla naszej imigracji, myślę, że warto by też spróbować najpierw ściągnąć nie tylko tych Brazylijczyków polskiego pochodzenia, ale jeszcze wielu innych Polaków czy cudzoziemców polskiego pochodzenia. Ich ponad na całym świecie jest prawie 20 milionów. I myślę, że ono też w dużym stopniu tę lukę demograficzną by nam pozwoliło zapełnić. Wróćmy na podwórko Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę obecny kryzys ekonomiczny, energetyczny, ekologiczny, migracyjny w Europie, jakie konsekwencje może on mieć dla przyszłości Polski? Oczywiście Unia Europejska jest dla nas kluczowa, szczególnie gospodarka niemiecka, o której w dużym stopniu jesteśmy uzależnieni. Gro naszego eksportu przecież jest związana z Unią Europejską i to, co się dzieje w gospodarce niemieckiej i europejskiej, decyduje o tym, co się dzieje również w naszej gospodarce. Na przykład fakt, że w zeszłym roku według wstępnych danych GUS-u nasza gospodarka urosła o tylko 0,2%, czyli praktycznie otarła się o recesję, jest w dużym stopniu związane z tym, że gospodarka niemiecka w tym samym czasie się też skurczyła, a ona dla naszej gospodarki jest najważniejsza, więc tak, Polska zależy od tego, co się dzieje w Unii i też od Niemiec. Na przykład ja chciałbym, żeby polski rząd otwarcie zachęcał i zawstydzał jak trzeba niemiecki rząd, żeby zaczął wreszcie w siebie więcej inwestować. Myślę, że Niemcy mają taki ideologiczny problem ogólnie z długiem i z finansowaniem przyszłości i efektem tej polityki, którą ja nazywam polityką fiskalnej anoreksji, czyli takiej oczywiście choroby. Ten efekt polega na tym, że już od prawie 20 lat Niemcy inwestują tylko 2% swojego PKB w przyszłość. Czyli 2 euro ze 100 euro swojego dochodu narodowego to są inwestycje publiczne. To jest raptem połowa tego, co wydaje Polska w proporcji do PKB i tylko 1/10 tego, co wydają Chiny. Więc między innymi problem strategiczny, jaki Niemcy mają, zarówno ze związku z konkurencją Chin, na przykład w sektorze motoryzacyjnym, ale również ogólnie konkurencyjność niemieckiej gospodarki, jest między innymi związany z tym, że oni za mało w siebie inwestowali, to już przez długie dekady. I chciałbym, żeby Polska była jednym z tych, którzy rozmawia z Niemcami, ale również szerzej z całą Unią Europejską, że stać nas na większe inwestycje publiczne, że one są kluczowe do tego, żeby tą konkurencyjność Unii Europejskiej podnieść, szczególnie patrząc na to, co się dzieje w Chinach, które dobrze znam, bo z Chinami pracuję już bezpośrednio od prawie 7 lat i wiem, że jeśli Unia w siebie nie zainwestuje, to my tą konkurencję z Chinami przegramy. W której lidze europejskiej obecnie gramy? W lidze konferencji. Korzystając z takiej piłkarskiej analogii, jest Liga Mistrzów, Liga Europy, no i Liga Konferencji, w której póki co jeszcze gra Legia. Zobaczymy, co jej się uda w drugim meczu, ale daleko nam jeszcze, bardzo jest daleko nam do Ligi Mistrzów i uważam, że na dzisiaj nie budujemy takich mózgów, które nam będą potrzebne, żeby do tej Ligi Gospodarczej Mistrzów się dostać. Albo korzystając z innej analogii, peletonu kolarskiego. W latach 80. pod koniec PRL-u my żeśmy w ogóle stracili kontakt z tym europejskim peletonem gospodarczym, czyli praktycznie
na początku lat 90. dopiero doszliśmy z powrotem do tego peletonu i przez ostatnie 30 lat żeśmy mozolnie w ramach tego peletonu się przesuwali na początek. Ale jazda w peletonie jest oczywiście łatwiejsza niż bycie liderem takiego peletonu, czy w ogóle, czy bycie takim, którego stać na ucieczkę od peletonu i wygranie etapu. Więc Polska będzie miała przed sobą wielkie wyzwanie, jak przestać być takim kolarskim rzemieślnikiem, który pracuje na innych, no właśnie na gospodarkę niemiecką, francuską i inną, i jak zbudować mięśnie, jak w siebie zainwestować, żeby nie tylko przejąć przywództwo w tym peletonie, ale się po jakimś czasie od tego peletonu oderwać i dołączyć do tej wąskiej, bardzo wąskiej grupy, może raptem 10 czy kilkunastu krajów na świecie, które pchają światową cywilizację do przodu. My nigdy w takiej grupie nie byliśmy i musielibyśmy bardzo wiele w siebie zainwestować, żeby do takiej grupy dołączyć. Kiedy możemy stać się ważnym graczem na arenie światowej i co musimy zrobić, by dołączyć do wąskiego grona głównych rozgrywających? No sądzę, że w przeciągu dekady bądź dwóch to jest bardzo trudno do takiej Ligi Mistrzów wejść. Udało się to bardzo licznym krajom jak Korei Południowej czy Japonii. Oznaczałoby to, że musielibyśmy naprawdę zainwestować o wiele więcej, na przykład co najmniej podwoić wskaźnik inwestycji publicznych z 4% naszego dochodu narodowego do 8% albo nawet więcej i zainwestować w wszelkiego typu infrastrukturę, ale również w naukowców, w uczelnie, w pielęgniarki. Mimo tych podwyżek ostatnich dla nauczycieli 30%, które popieram i to był dobry pomysł, to dalej polski profesor uczelniany zarabia 7700 złotych miesięcznie, no, czyli tyle co kierownik sklepu. Na zachodzie taki sam profesor zarabia 17700 złotych miesięcznie, więc widać tą ogromną lukę. Więc wiele rzeczy będzie się musiało wydarzyć. W skrócie będziemy musieli się o wiele więcej w siebie zainwestować, żebyśmy z tymi najlepszymi potrafili konkurować. Mówiąc też inaczej, znowu powracając do analogii piłkarskiej, jak chcemy konkurować z Realem Madryt, to nie możemy wydawać tyle, co Motor Lublin. Kto by przypuszczał u progu zmian systemowych w 1989 roku, że 30 kilka lat później będziemy dyskutować o możliwości dołączenia Polski do światowej czołówki. To realistyczny cel, lecz wymagający ogromnego wysiłku, uważa Marcin Piątkowski, ekonomista i autor książki Złoty Wiek. Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze za czas. Pozdrowienia. Puls biznesu do słuchania. Przed chwilą profesor Marcin Piątkowski mówił o konieczności inwestowania w Polskę, w jej przyszłość. A nie ma chyba lepszej inwestycji niż edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży. Nasz ostatni dzisiejszy gość, Zbigniew Stępień, ekspert od materiałów dydaktycznych i anglista, właściciel szkoły językowej Stępień SJO oraz wicedyrektor liceum Nobel, z pewnością potwierdzi tę tezę. Przyznam, że od dawna nurtuje mnie pytanie, jak system edukacyjny może skutecznie przygotować uczniów do przyszłych wyzwań. Na czym to dokładnie polega i od czego zależy? No, to jest trudne pytanie, od czego zależy taka edukacja. Wydaje mi się, że pewnie przede wszystkim zależy od tego, w jakim stopniu przygotujemy młodych ludzi do przyszłego wykonywanego zawodu, do przyszłości, w jakiej będą żyć, do tego, czy będą gotowi do tego, jak poruszać się w tym świecie niezwykle dynamicznym, niezwykle szybko się zmieniającym, do tego, czy będą dawać sobą łatwo manipulować, czy będą w stanie odnaleźć się na rynku pracy, ale także tego, jakie będą wyznawać wartości, jakimi ludźmi będą się czuć. To z pewnością jest bardzo istotne. Wiadomo, bardzo istotne są też kompetencje, te, które im da szkoła, czyli twarda wiedza, ale być może jeszcze bardziej ważne jest to, jak będą przygotowani do tego nieprzewidywalnego coraz bardziej świata. Jakość kształcenia w znacznym stopniu zależy od motywacji nauczycieli, która jest powiązana z prestiżem wykonywanego przez nich zawodu.
Niestety obecnie ten prestiż pozostaje na niskim poziomie. Jak to zmienić? Ja bym powiedział tak, żeby podnieść prestiż zawodu nauczyciela, to musi to po prostu być zawód, w którym ludzie chcą pracować. W jakich zawodach chcą pracować młodzi ludzie? Jak sobie zadamy takie pytanie, to myślę, że odpowiedź się nasunie sama. W 2017 roku US News and World Report stwierdził, że najlepszym zawodem na świecie jest dentysta. Dlaczego dentysta jest takim dobrym zawodem? Dlaczego ludzie chcą być dentystami? No, mogą w takim zawodzie liczyć na dobre zarobki, dobry work-life balance, stabilność zatrudnienia, stosunkowo niski poziom stresu. No i teraz zastanówmy się, czy na to samo mogą liczyć nauczyciele. I przynajmniej w kilku obszarach tak niestety nie jest, więc wydaje mi się, że jedną z takich rzeczy, które musimy rzeczywiście zrobić, to pomyśleć o zarobkach nauczycieli. Musimy ich zachęcić do tego, żeby pracowali. Musimy przyciągnąć młodych ludzi do tego zawodu. Nauczyciele powinni być postrzegani jako eksperci, ale ten element wynagrodzeń jest bardzo istotny. Wynagrodzenia, odmłodzenie kadry to z pewnością są takie kierunki, które są absolutnie kluczowe. Z jednej strony narzekamy na coraz gorszą edukację, a z drugiej strony polscy uczniowie mają wybitne wyniki w międzynarodowym rankingu PISA. Wyjaśniłby pan ten paradoks? No rzeczywiście zajmujemy stosunkowo wysokie, 12 miejsce na świecie. Czy ten paradoks się da wytłumaczyć? Nie wiem. Ja osobiście nie jestem jakimś zbytnim fanem rankingów, w tym także rankingu PISA. Natomiast rzeczywiście jest to wysoki wynik. Prawdopodobnie jest to wypadkowa tego, że polski system edukacji, co o nim nie mówić, stawia uczniom wysokie wymagania. Podstawa programowa jest szeroka, rozbudowana. No i w Polsce jest bardzo dużo dobrych, inteligentnych, młodych ludzi, którzy tym wymaganiom dają radę sprostać. Wbrew pozorom jest też wielu zaangażowanych nauczycieli, którzy chętnie pracują z młodzieżą, którzy się do tego swojego zawodu przykładają. To naprawdę widać po forach nauczycielskich, także w internecie właśnie, jak to wygląda, ile jest pytań o to, jak skutecznie prowadzić lekcje, ile jest oddolnych inicjatyw, ile jest szkoleń. Ja akurat jestem anglistą i bardzo, bardzo dużo czasu, rzeczywiście bardzo dużo wysiłku nauczyciele poświęcają na rozwój, na to, aby się doskonalić. No i zapewne to jest ta wypadkowa. Za mało nauki źle, za dużo też niedobrze. Problemem jest przeciążenie uczniów. Ma mu zapobiec okrojenie podstawy programowej, ale czy nie doprowadzi to do obniżenia poziomu wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów? Wydaje mi się, że nie ma o to obaw. Natomiast warto mieć świadomość, jak to rzeczywiście aktualnie wygląda, jeżeli chodzi o wymagania i gdzie to obciążenie jest największe. Moim zdaniem uczniowie, szczególnie liceów, są przeciążeni. Oni mają 14-15 przedmiotów, a już średni uczeń klasy siódmej pracuje 50 godzin tygodniowo statystycznie, biorąc pod uwagę to, co musi zrobić w szkole i to, co musi zrobić w domu. Wydaje mi się, że też czasami żyjemy w takim złudzeniu, że to, co jest programem nauczania, to też jest to, co uczniowie mają w głowach, że każdy uczeń, który kończy edukację na danym poziomie, jest wyposażony rzeczywiście w wiedzę, w umiejętności, które są w tej podstawie programowej przewidziane. Tymczasem ilu z nas pamięta wszystko ze szkoły podstawowej czy ze szkoły średniej? Naprawdę bardzo duża część tej wiedzy gdzieś nam znika, gdzieś nam umyka. I odchudzenie podstawy programowej akurat w tym obszarze wydaje mi się być dobrym krokiem. Natomiast z całą pewnością trzeba do tego podejść mądrze, trzeba do tego podejść w sposób taki bardzo merytoryczny i z całą pewnością przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne co do tego, jakie elementy powinny być wykreślane, bo pojawia się w tej materii dużo, dużo kontrowersji. Natomiast samo obciążenie uczniów rzeczywiście jest zbyt duże i uważam, że powinno się coś w tym obszarze zmienić. Już w 2016 roku japońskie uczelnie zaczęły wygaszać kierunki humanistyczne i społeczne, zwracając uwagę na zmieniający się rynek pracy i rosnącą rolę technologii. Inne szkoły na świecie wybierają edukację cyfrową zamiast tradycyjnej, twierdząc, że lepiej przygotowuje to młodych ludzi do przyszłości, gdzie sztuczna inteligencja jest coraz ważniejsza. Czy Polska również powinna podążać tą drogą?
Nie uważam, że to jest dobry kierunek. No, edukatorzy popełniają też wiele błędów. Nie zawsze wyścig za technologią i wyścig za nowoczesnością to jest jedyny słuszny kierunek. Zdaje się, Szwedzi kiedyś rezygnowali z podręczników w formie drukowanej na rzecz ich cyfrowych odzwierciedleń. Teraz z tego rezygnują. Natomiast rzeczywiście trzeba się do tego odnieść. Jeszcze w 1997 roku komputer po raz pierwszy pokonał człowieka w szachy. Wtedy wszyscy byli zdumieni, dokąd nas to zaprowadzi. Ale mówiło się, że jest jeszcze taka gra jak Go, w której bardzo trudno będzie zwyciężyć komputerowi i potrzebna jest intuicja, więc tutaj komputer człowieka nie zastąpi. To się stało już w 2015 roku, kiedy komputer pokonał człowieka w Go. A całkiem niedawno pojawiły się takie programy jak chociażby ChatGPT, które zupełnie każą nam inaczej patrzeć na to, co się dzieje. Chociażby kwestie zadawania prac domowych pisemnych uczniom i już niedługo będzie nauczycielowi bardzo, bardzo trudno stwierdzić, czy rzeczywiście wykonał to komputer, czy rzeczywiście człowiek. Ja uważam, że edukacja humanistyczna i w ogóle wszelkie nauki związane z człowiekiem będą, mam nadzieję, przeżywały swój renesans, ponieważ komputer będzie nas zastępował w coraz większej ilości obszarów. Już dziś mówi się, że nie ma właściwie takich zawodów, których nie jest w stanie zastąpić sztuczna inteligencja. Pytanie tylko kiedy. No i pytanie też, czy rządzący, czy szkoły na to odpowiedzą, czy rządzący będą się starali zablokować takie ruchy. Ja natomiast uważam, że edukacja humanistyczna i wszelkie trendy związane ze społeczeństwem są bardzo ważne. Spodziewam się właśnie takich ruchów, które będą odpowiedzią na zastępowanie człowieka wszędzie. I moim zdaniem rolą szkoły też będzie to, żeby takie ruchy, które człowieka stawiają w centrum, a nie tylko rozwój, nie tylko ekonomię, no były jednak bardzo istotne. Czy ChatGPT i inne formy sztucznej inteligencji nie wyprą kiedyś ze szkół nauczycieli? O, absolutnie. Tak jak wspomniałem, aktualnie nie ma takich zawodów, których sztuczna inteligencja w pewnej perspektywie nie byłaby w stanie zastąpić. Muszę przyznać, że mniej więcej 10 lat temu czytałem taką obszerną bardzo analizę na temat tego, co są w stanie zrobić komputery, w jaki sposób komputery są w stanie zastąpić ludzi. To był tak przerażający dokument, że muszę przyznać, że przez ładnych parę dni nie mogłem po tej lekturze spać, obawiając się tego, jakie podjąć kroki zawodowe, jak pokierować swoją karierą, jak pokierować swoim rozwojem po to, żeby nie zostać zastąpionym już wkrótce. Ten strach ustąpił po kilku tygodniach. Dziś patrzę na to już nieco inaczej. Widzę, że tempo tych zmian, mimo że może nam się wydawać, że to wszystko następuje bardzo szybko, to jednak nie jest aż tak duże. No, rynek pracy potrzebuje dalej człowieka. Nie może być tak, że co prawda są takie pomysły głoszone, że sztuczna inteligencja zastąpi człowieka i nie będziemy my musieli pracować, ale będziemy mieli środki do życia. No, nie wydaje mi się to scenariusz realny. Natomiast co do samego kierunku, to rzeczywiście dzisiaj patrzę na to nieco inaczej. Tak jak było już kilka rewolucji przemysłowych, które sprawiły, że ludzie nie mieli mniej pracy, a coraz więcej, natomiast w innych zawodach. Tak, mam nadzieję, wydarzy się tym razem również, że ta rewolucja nie pozbawi nas pracy, a będziemy musieli się po prostu być może przekwalifikować. Natomiast nie nastąpi to tak szybko, jak nam się wydaje. Taką mam nadzieję i dzisiaj już takich obaw nie żywię. Gdy chodziłem do szkoły, nauczyciele często nas pytali, kim chcemy być w przyszłości. Odpowiadaliśmy, że lekarzami, aktorami, kierowcami. Niektórzy mówili o zawodzie nauczycielskim, nawet. Czy dziś, w obliczu ciągłych zmian rynkowych i technologicznych, warto jeszcze zadawać uczniom pytania o aspiracje zawodowe? Oczywiście pojawiają się takie pytania, my sami sobie takie pytania zadajemy. Ja wielokrotnie pytam swoich uczniów, jakie kariery rozważają. I być może Pana zaskoczy, ale większość uczniów nie zna odpowiedzi na to pytanie jeszcze na etapie liceum. To jest zapewne pytanie do studentów właściwie, albo już przynajmniej tych, którzy wybrali kierunek studiów. Taka grupa jest stosunkowo niewielka, wiele osób decyduje się tak naprawdę w końcówce liceum, czym będzie się zajmować. Sam podjąłem taką decyzję w końcówce liceum, więc nie chciałbym nikogo tutaj stygmatyzować.
W 2019 roku Oxford twierdził, że ponad 60% dzieci, które zaczyna chodzić do szkoły, będzie pracować w zawodach, które nie istnieją jeszcze. Dzisiaj być może ta dynamika jest jeszcze większa. To brzmi w pewien sposób abstrakcyjnie, ale z drugiej strony, kiedy pomyślimy sobie, czy istniały całkiem niedawno jeszcze takie zawody jak, nie wiem, specjalista reklam na Facebooku czy Instagramie, no to zapewne nie istniały. Dzisiaj ludzie wykonują takie zawody i jest to normalne. Wiele branż się zmienia, musi się adaptować. To, o czym się mówi, to to, że my musimy być gotowi do zmiany. To, że będzie coraz bardziej ceniona wiedza ekspercka, że będzie coraz bardziej ceniona elastyczność i umiejętność robienia czegoś, co nie jest w stanie szybko zrobić komputer. Z jakimi najważniejszymi wyzwaniami mierzą się nauczyciele na co dzień? No, z całą pewnością aktualnie na co dzień borykamy się chociażby z takimi problemami jak właśnie sztuczna inteligencja, która wywróciła do góry nogami prace domowe, ale nie tylko z przedmiotów humanistycznych, bo przecież dokładnie tak samo jest z matematyki. Są aplikacje, które są w stanie rozwiązywać zadania za uczniów. Borykamy się także z całą pewnością z krótką uwagą uczniów, z tym, że coraz większe jest oczekiwanie bardzo wysokiej atrakcyjności zajęć, tego, że one muszą angażować uczniów na wiele sposobów, na wielu płaszczyznach, ponieważ przyzwyczajeni do bardzo, bardzo krótkich form, właściwie nawet co najwyżej kilkuminutowych, dlatego też coraz trudniej im skupić się na zajęciach, a nam coraz trudniej uzyskać ich uwagę. Bardzo dużym problemem także jest kwestia psychiki uczniów i tego, jak się czują. Bardzo dużo problemów psychicznych rzeczywiście pojawia się wśród dzisiejszej młodzieży i to są takie trzy wyzwania, które są aktualnie największe. Słuchając opinii niektórych pedagogów i publicystów, można nabrać przekonania, że młode pokolenie jest rozpieszczone, nieodpowiedzialne, egoistyczne, a przez to nawet stracone. Jak jednak przedstawia się rzeczywistość? Z pewnością nie należy patrzeć na żadne pokolenie jako na pokolenie stracone. Jest to pokolenie, które mierzy się z wieloma wyzwaniami, mierzy się z wieloma trudnościami, z którymi my nie musieliśmy się mierzyć, z coraz to nowymi i coraz trudniejszymi elementami. W związku z tym ja myślę, że oni do tych nowych wyzwań będą po prostu przygotowani, ponieważ w nich wyrastają. Być może nam będzie trudniej śledzić te zmiany, czy też zrozumieć, jak młodzież powinna się do tego adaptować. Być może nawet trudno będzie nam dawać rady młodzieży w tym obszarze. Natomiast z całą pewnością nie uznawałbym ich jako pokolenia straconego. Wydaje mi się, że też często postrzegamy to być może przez pryzmat dzieci w wieku, powiedzmy, nie wiem, 13-14 lat, że oni są jeszcze nieodpowiedzialni, że są skoncentrowani wyłącznie na telefonach, że są skoncentrowani wyłącznie, nie wiem, na oglądaniu filmików na Facebooku czy oglądaniu filmików na TikToku. Być może jest taki okres w życiu tych nastolatków, ale proszę mi wierzyć, że kiedy zbliża się koniec szkoły średniej, że kiedy zbliża się matura, naprawdę ogromna grupa tych uczniów bardzo szybko dojrzewa, jest w stanie skupić się na tym, co chcą osiągnąć. Bardzo duża grupa jest w stanie wejść na rynek pracy, szukać swoich rozwiązań. Coraz odważniejsi są młodzi ludzie na rynku pracy i rzeczywiście także w obszarze tych nowych technologii, także w obszarze takich rozwiązań, które by nam nie przychodziły do głowy. Dzisiaj myślę, że więcej mamy młodych ludzi prowadzących skuteczne biznesy generujące duże przychody niż mieliśmy kiedyś. I to chyba jest najlepszy dowód na to, że to nie jest pokolenie stracone, że to jest pokolenie, które będzie się potrafiło adaptować, które będzie się potrafiło odnajdować na takim międzynarodowym, nowym, innym rynku pracy, który no z całą pewnością wygląda inaczej niż taki rynek, który my znamy i do którego byśmy byli się w stanie przystosować. Zbigniew Stępień, anglista i właściciel szkoły językowej Stępień SJO, nie przestał wierzyć w polską młodzież, ponieważ znają lepiej niż większość z nas. To znak, że przyszłość kraju jest w dobrych rękach. Dziękuję panu za rozmowę. Puls biznesu do słuchania. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze wspólne podróżowanie przez kwestie, które są tak ważne dla przyszłości Polski.
Mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy dostarczyły Wam nowych perspektyw i skłoniły do refleksji nad kierunkami, w których nasz kraj może się rozwijać. Nie zapomnijcie dołączyć do nas za tydzień. W kolejnej odsłonie Pulsu Biznesu do słuchania będziemy kontynuować naszą podróż przez najważniejsze tematy gospodarcze, biznesowe i społeczne. Jeszcze raz dziękuję za Waszą uwagę i za to, że jesteście z nami. Do usłyszenia. Puls Biznesu do słuchania. Na program zapraszał sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.